Witam. W tym roku kolekcja sonetów wzbogaciła się nową edycję specjalną w tłumaczeniu Wielkie Nadzieje, prawdopodobnie nawiązanie do wybitnej powieści Dickensa, ale nie jestem tego pewien. Kolekcja ta liczy 6 modeli, z których ja będę miał okazję z bliska zaprezentować 4 edycje tego pióra. Cała kolekcja to właśnie widoczna jest tutaj. Mają bardzo ciekawe poetyckie nazwy. Z tych 6 modeli oto 4, które będę mógł za chwilę z bliska zaprezentować. Kolekcja soneta powstała w roku 1994 według projektu Geoffa Hollingtona z Londynu, który dla firmy Parker miał zaprojektować i to zrobił nową kolekcję sonetowych piór, które od tego 1994 roku po dzień dzisiejszy są stale produkowane. Obecnie model sonet sprzedawany jest właśnie w takim etui. Złote barwy parkerowskie, w środku taka materia dość przyjemna w dotyku, zabezpieczająca na pewno pióro przed porysowaniem. W środku mamy instrukcję obsługi, nabój startowy i konwerter, który już jest w środku w piórze. Ten model to ciekawe połączenie bieli, takie już prawie przechodzącej w kość słoniową, z purpurą oraz złoceniami. Pióro ma lakierowany korpus, a skówka jest zrobiona z srebra z takim wzorem w klateczkę i lakierowana. Tutaj możemy przyjrzeć się wykończeniu góry skówki. Z dołu korpus kończy się takim oto elementem. Na zbliżeniu widzimy, że takie strzałki, pióra tej strzałki jakby są bardzo dyskretnie zaznaczone, a na pierścieniu u dołu mamy nazwę i producenta. No i teraz sekcja. Sekcja jest z anodowanego aluminium, też w takim samym kolorze jak skówka. Stalówka oczywiście 18-karatowe złoto z różowym wykończeniem, pasującym właśnie do tego fioletu. No i teraz przyjrzymy się temu modelowi jeszcze dokładniej. Oczywiście wszystkie sonety są zamykane na zatrzask, bez gwintu skówka się trzyma. Wielkość jest oczywiście zadowalająca. Tutaj można nałożyć skówkę, wtedy tak by pióro bardziej elegancko się prezentuje, ale moim zdaniem jest wtedy ciut cięższe i przeważa do tyłu. Tak, zobaczmy, teraz środek ciężkości jest mniej więcej w tym miejscu, natomiast bez skówki przesuwa się właściwie na środek pióra, co już lepszym jest rozłożeniem ciężkości przy dłuższym pisaniu. Myślę, że pisanie bez skówki jest lepsze, zwłaszcza że skówka trochę waży. Tutaj konwerter i w środku już jest atrament, także tutaj jeszcze raz przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, do Parkera pasują tylko konwertery i naboje parkerowskie. Waga całego pióra to 31 gramów, natomiast bez skówki 21, a nawet 19, czyli 1/3 wagi to waga skówki. W tym modelu soneta stalówka jest razem z bezpływakiem wykręcana. Oczywiście ułatwia to czyszczenie. Tutaj gwint jest na samym końcu. I konserwację pióra. Teraz zobaczmy sobie tą stalówkę na zbliżeniu z różnych kątów ujęcia. Widać, że spływak tutaj jeszcze atramentu nie posmakował, jeśli tak można powiedzieć. Wkładanie jest odwrotne, przekręcamy w drugą stronę i gotowe pióro poskładane i gotowe do używania. Jeszcze zobaczmy wymiary. Otóż zamknięte pióro ma 13 cm i 3 mm, a prawie 12,5 cm bez skówki. No i spróbujmy teraz, jak ta stalówka sobie radzi z pisaniem. Mam kilka sonetów, ale muszę powiedzieć, że ta stalówka
w tych modelach moim zdaniem sprawuje się idealnie. Nie ma specjalnie tutaj żadnych problemów z przepływem atramentu, jak za chwilę będziemy mogli zobaczyć. A i grubość tych efek, bo to FK, jest, można powiedzieć, zadowalająca. Czasami parkerom zdarzają się stalówki, które FK jest gruba jak MK. Tutaj myślę, nie ma przy tej serii, ja wypróbowałem cztery pióra, nie było takiej sytuacji, żeby zbyt gruba była ta stalówka. Ugina się lekko, widać tutaj na ujęciu z boku. Złoto poddaje się lepiej niż stal, także można tutaj troszkę tą grubość linii poszerzyć. Jak widać, tu gryzmolę dość szybko. Jeszcze raz spróbuję potem może szybciej, żeby zobaczyć, czy tutaj jakieś są problemy z przepływem atramentu. No, można przy tak szybkim pisaniu, jak widać, żadnych przerw w dostawie atramentu, także naprawdę jest to produkt bez zarzutu. I kolejny model. Tym razem to mieszanina szarości i bieli, takiej perłowej. Oczywiście ze złotymi wykończeniami. W tym wypadku, także jak i w poprzednim modelu, jest to różowe złoto. Pierścień i klips taki sam jak w poprzednim modelu. Oczywiście te same grawerunki z nazwą firmy i modelu na pierścieniu skówki. Także i tutaj mamy 18-karatowe złoto w różowym wykończeniu, a sekcja jest z anodowanego aluminium w kolorze szarym. Kolejny model to tym razem odcienie czerni. Tutaj mamy matowy korpus, no i skówka, która jest laserowo grawerowana. Zarówno korpus, jak i skówka są w matowym wykończeniu, co jest bardzo ciekawe, myślę, rozwiązanie w tym modelu. Ten wzorek na skówkach tej pierwszej, tej, której pokazuję, moim zdaniem czyni z tych dwóch modeli najbardziej atrakcyjne w tej całej kolekcji. Mamy tutaj oczywiście także stalówkę 18-karatowego złota z rutenowym wykończeniem, a sekcja ze stali nierdzewnej, pozostałe wykończenia to pallad. No i kolejny model, tym razem już całkiem matowy, a wszystkie wykończenia z rutenu. Zobaczmy jeszcze skówkę na zbliżeniu, całkiem tonacji zupełnie mroczne, jeśli tak można powiedzieć. Mnie się akurat ten model bardzo podoba przez to, że właśnie nie jest taki błyszczący, poza tymi drobnymi akcentami na skówce. No i ciekawa tutaj grawerowana sekcja w taki wzorek. To z zaskoczeniem jest, gdy się otworzy to pióro po raz pierwszy. Oczywiście stalówka z 18-karatowego złota z rutenowym wykończeniem. A teraz rzut oka na rozwój historyczny niecały modelu Sonet. Na dole mamy pióro z 98 roku, a powyżej model z 2004. No i na górze najnowszy model. To już ponad 20 lat kolekcji Sonet na rynku. Myślę, że jest ona oczywiście obok Duofolda sztandarową produktem firmy Parker, godnym polecenia, a zwłaszcza ta nowa seria, która właśnie trafia na rynek. Dziękuję za uwagę.